Siedmioróg TV! Maria Kownacka. Plastusiowy pamiętnik. Część trzecia. O wydmuszkach, o placku, o mruczku, fikusiu i nieznośnym Jacku. Bardzo lubię, kiedy Tosia lekcję odrabia i nikt nam nie przeszkadza. Właśnie wczoraj Tosia pisała w swoim liniowanym zeszycie równiuteńkie, zgrabne literki, takie śliczne, jak w elementarzu. A ja siedziałem sobie na piórniku i po literkach odczytywałem, co też ona napisała. Tam było napisane tak. Ola lubi kota. A tu nagle, jak na zawołanie, hop! Wskakuje na stół mruczek i zaczyna się bez żadnego szacunku ocierać o Tosi policzek. A psik! Psik! Wstrętny kocie! Krzyknąłem. Zeszyt nam zamarzesz. Tosia delikatnie mruczka odsunęła, pogłaskała po grzbiecie i postawiła na podłodze. A do mnie mówi... Nie gniewaj się, plastusiu, na mruczka. On widocznie poczuł, że o nim pisze. Aż zamrugałem oczami. Może to i prawda. Spojrzałem na mruczka zaciekawiony. Ale kot, jakby nigdy nic, szedł sobie cichutko na kocich łapkach na swoje ulubione miejsce za piecem. Wsunął się tam i umościł, że tylko sam czubek białego ogonka wystawał zza pieca. Tosia zabrała się do zwijania jakiejś ślicznej różowej wstążeczki, ale w tej chwili babcia zawołała z kuchni. Chodź, Tosieńko! Będę piekła placek. Jeżeli chcesz, to jajka wydmucham i dam ci te wydmuszki. Tosia bardzo się ucieszyła i widać z tej radości i z pośpiechu zostawiła nas wszystkich na stole. Nic nie sprzątnęła do szuflady i pobiegła. Siedzę więc sobie na piórniku i myślę, ciekawe, po co Tosi potrzebne te jakieś wydmuszki i ta różowa wstążeczka? Ale nie zdążyłem jeszcze zapytać o to gumy myszki, kiedy drzwi skrzypnęły i wpadł jak bomba fikuś z babcinym kapciem. A tarmosi go, brrr, a warczy, a oczami przewraca, jak to on potrafi. Teraz to już po tym biednym kapciu, myślę sobie. Już go nic nie uratuje. A tu znowu drzwi się otwierają i wpada do pokoju Jacek. W tej chwili fikuś porzucił na środku pokoju kapeć i drapnął przez szparę w drzwiach. Widocznie pomyślał, że z Jackiem lepiej nie zaczynać. Ale Jacek nawet nie spojrzał na pantofel i od razu pobiegł do naszego stołu. Jak tylko ten Tosi braciszek zaczął się wdrapywać na krzesło, to ja w tej chwili myk do piórnika i zatrzasnąłem za sobą wieczko i wołam do kolegów. Uwaga! Uwaga! Jacek nadchodzi! Alarm! Alarm! Piórnik w niebezpieczeństwie! Ale ledwo guma myszka zdążyła pisnąć, a stalówki zazgrzytać, kiedy Jacek, trach, otworzył piórnik. Wtuliłem nos w dno piórnika, na głowę naciągnąłem sobie wycieraczkę, ale Jacek wcale mnie nie dotknął. Tylko długo grzebał w przegródce za ścianką, wreszcie wyjął kogoś i zatrzasnął z hukiem wieczko. O dzielnych ratownikach stosinnego piórnika. W piórniku zawrzało. Kogo on zabrał? Zawołałem. Ołówek. Nasz śliczny, żółty kolega Ołówek. Jęczało pióro. Zniszcz go na pewno. Tak, zniszcz go na pewno. Co to będzie? Zgrzytały stalówki. Uwaga! Wszyscy razem otwieramy piórnik! Zakrzyknąłem. Podsadziliśmy się, podparli i na raz, dwa, trzy i siup! Wieczko się uchyliło, a myśmy wszyscy wyskoczyli z piórnika. Nie ma go przy stole! Nie ma na stole! Podbiegamy do krawędzi stołu, rozglądamy się, a tu Jacek siedzi na podłodze.
rozłożył sobie elementarz, nasz kolorowy, czyściutki, nowy elementarz na kolanach i smaruje po nim ołówkiem. Bazgrze kulfony po tych ślicznych stroniczkach. Wszyscy się aż zatrzęśli. Co tu robić? Jak ratować elementarz? Ratować elementarz? Tosiu! Na pomoc! Ale Tosia piekła z babcią placek i robiła wydmuszki. Nic nie słyszała, co się u nas dzieje. Trzeba pędzić na pomoc elementarzowi! Podskakiwało pióro. Na pomoc! Na ratunek! Tu, na stole, zostanie pióro i scyzorek na warcie. A guma myszka, stalówki i ja musimy się dostać tam na dół, na podłogę. Nie ma chwili do stracenia, zawołałem. No, to skacz, Plastusiu, pierwszy. Trąciła mnie w bok guma myszka. Nie mogę skakać, bo nie mam spadochronu. Rozpłaszczyłbym się na placuszek i byłby koniec. Ale ty możesz skakać śmiało. Odbijesz się od ziemi, podskoczysz sobie parę razy jak piłka i nic ci się nie stanie. Ja się spuszczę po rogu serwety. Widzicie go? Jaki mądry! Mnie każe skakać w przepaść bez spadochronu, a sam po rogu serwety. Zapiszczała z oburzeniem guma myszka. My się tu sprzeczamy, a tymczasem stalówki ustawiły się ślicznie szeregiem nad brzegiem stołu, a pierwsza zawołała. Raz, dwa... O nie, jeszcze raz. Chyba się boję. Bądź odważna jeszcze raz. Raz, dwa, ojej, trzy. Ho! I wszystkie razem wyskoczyły w górę i pięknym łukiem, jak srebrne rybki, poleciały nosami w dół. No widzisz, maruderko, stalówki już są na dole, a my się tu jeszcze kramarzymy. Właź mi zaraz na barana, to razem zjedziemy na dół. Uff, jak mi ta tłuściutka guma myszka zaczęła się gramolić na plecy, to jakby mnie worek z mąką przydusił. Aż przykucnąłem, bo się moje plastelinowe nogi pode mną ugięły. Usadowiła się wreszcie guma na moich plecach i krzyczy. No to ja się nachylam, żeby się uchwycić serwety, a moja gumcia fajty mi przez głowę i łapa i trzymaj, leci w dół na zbity łeb. Aż mi dech zaparło z przerażenia. Ale patrzę, gumcia, hyc, poskakała sobie trochę weselutko po podłodze, a potem pobiegła kiwającym się kroczkiem jak kaczuszka i ukryła się za stołową nogą. No, teraz czas na mnie. Pomyślałem i siu! W jednej chwili opuściłem się po serwecie na dół. O Jacku Bazgrocie, aucie z babcinego kapcia i o piecuchu kocie. Jacek bez przerwy bazgrał po książce, ale ja już wiedziałem, co robić. Podbiegłem, wskoczyłem do kapcia, co go fikuś porzucił i kiwnąłem na gumę myszkę i na stalówki. Ledwo oni wszyscy się wpakowali do pantofla, ja już pochwyciłem za kierownicę. Był to taki duży, srebrny guzik, przyszyty na przodzie łapcia, żeby było ładniej. Kręcę tą kierownicą i wołam. Fokus, pokus, łapciu, babciu, zmień się w auto, stary kapciu. A ten stary babciny łapieć dobrze rozumiał różne zaklęcia, bo babcia moc bajek opowiadała. Więc sapnął, chrapnął, podskoczył i raźno się potoczył. Guma myszka aż pisnęła, a stalówki zabrzęczały z uciechy. Objechaliśmy tym łapciem jak prawdziwym autem, ze cztery razy dookoła stołu. A wreszcie zakręciłem przy stołowej nodze i pomknęliśmy prosto pod piec. Zatrzymałem wóz i powiadam do gumy myszki.
stań! Tu sobie mocno! Niech cię stalówki podeprą, a ja wskoczę ci na głowę i pociągnę Mruczysława za ogon! W jednej chwili ustawiliśmy się w piramidę, a ja podskoczyłem i cap! Za ten biały, zwisający koniuszek mruczkowego ogona. Koty bardzo nie lubią, kiedy je łapać za ogon, więc mruczek wzdrygnął się, szarpnął ogonem, tak że spadłem gumie myszce na kark. W naszym kapciu zrobiło się zamieszanie, a zasapana kocia głowa wyjrzała zza pieca. Tylko na to czekałem. Zakręciłem kierownicą i puściliśmy się zegzakami po pokoju. Kot od razu wytrzeźwiał i skoczył za nami jak szalony. Wydawało mu się pewno, że goni mysz albo szczura. A ja kołuję. Kołuję po pokoju i powolutku podprowadzam mruczka do Jacka. No i udało się. Wspaniale. Ledwo Jacek kota zobaczył, to zaraz książkę cisnął na podłogę, a sam, hop, gonić mruczka. Mruczuś, kici, kici, kici. Chwycił kota i pobiegł do kuchni. A myśmy tylko na to czekali. W jednej chwili wyskoczyliśmy z kapcia i pobiegliśmy do nieszczęśliwego elementarza. Leżał biedak bez ducha, z pogiętymi kartkami, aj, cały pomazany, brudny i żałosny. Przy jego grzbiecie leżał ołówek ze złamanym noskiem i ledwo zipiał. Ale nie było czasu się rozczulać. Jacek mógł w każdej chwili wrócić. Co tu począć? Jak przenieść elementarz w bezpieczne miejsce? Nie może zostać na środku pokoju. Tosiu, teraz zapamiętasz, jak szanować elementarz. A wtem pióro zazgrzytało ze stołu. Uwaga! Zrzucam wam różową wstążeczkę. I różowa wstążeczka sfrunęła ze stołu, a myśmy ją podchwycili. Owinęliśmy nią elementarz i przytroczyli do pantofla jako bagaż. A potem wskoczyliśmy znowu do naszego auta i ja zawołałem: pokus, pokus, łapciu, babciu, pędź nas za piec, stary kapciu. Zakręciłem kierownicą i wiu! Pojechaliśmy prosto za piec. Tutaj dopiero można było spokojnie się zabrać do czyszczenia elementarza. Stalówki pomagały mi ostrożnie odwracać kartki, a guma myszka szuru buru ścierała zamaszyście i zajadle wszystkie szkaradne gryzmoły. Schudła chyba o połowę po tej robocie, ale za to elementarz był czyściutki, jakby prosto z księgarni. W tej chwili wróciła z kuchni Tosia. Położyła na stole wydmuszki i rozgląda się zdziwiona. Oj, a gdzież to mój elementarz? Gdzie się podziały ołówek, plastuś i różowa wstążeczka od babci? Rozgląda się Tosia po pokoju, zajrzała pod stół do lalczynego pokoiku, za szafę. Nigdzie ani śladu. Jak kamień w wodę, po prostu. A my wyglądamy zza pieca i śmiejemy się. Wreszcie Tosia usiadła na podłodze i zaczęła płakać. Tego nikt by nie wytrzymał. Skoczyłem do pantofla i zawołałem: pokus, pokus, łapciu, babciu, pędź do Tosi, stary kapciu. I kapeć pomknął po podłodze prościuteńko do Tosi. A ja do niej łapką: machu, machu, nie zginiemy, nie ma strachu. Zobaczyła mnie Tosia i chciała pochwycić ręką. Ale ja zakręciłem kierownicą i ruszyłem w stronę pieca. A Tosia zerwała się i pobiegła za nami. Och, co tu robicie za piecem? Skąd wyście się tu wzięli? Elementarz, ołówek, stalówki? Moja różowa wstążeczka od podarków? Ja ci to potem wytłumaczę. Wszystko. Tosieńko, szepnąłem jej do ucha. To była wielka przygoda. Mogło się skończyć jeszcze gorzej, gdybyśmy nie ratowali. Teraz prosimy cię tylko, naostrz pięknie ołówek i narysuj nim coś bardzo ładnego. Może domek albo ptaszki. Żeby zapomniał, jak mu biedakowi kazali bas grać i niszczyć, zamiast ślicznie rysować. Tosia bardzo przejęta zabrała nas za pieca, przyniosła na stół, zaostrzyła ładnie ołówek,
Każdego na swoim miejscu ułożyła w piórniku, a elementarz obłożyła niebieskim papierem w złote gwiazdki i powiedziała: o ciebie, elementarzu, trzeba najwięcej dbać, bo przecież jeszcze Jacusia będziesz uczył czytać, a potem może jeszcze inne dzieci. W tej chwili wszystkie stalówki zazgrzytały, a guma myszka pisnęła i dała mi taką sójkę w bok, że aż podskoczyłem do góry. O sreberku, o złocie i o wesołej robocie. Co się u nas działo na stole w dziecinnym pokoju, to trudno opowiedzieć. Leżały tam gwiazdki złote, ładniejsze niż na niebie, papier i bibułka we wszystkich kolorach i białe gołąbki. I leżały wydmuchane jajka i pocięte słomki i szyszki z parku i sreberko i złoto i nie wiem już, co więcej. Co z tego będzie? Panny z włóczki plądrowały w tym wszystkim i wszędzie się pakowały, gdzie nie trzeba. Zmarowały się klejstrem i złociły złotkiem. Tosia, Lodzia, Joasia i Jacek lepili łańcuchy i dzbanuszki, pajączki i różne inne rzeczy, a myśmy byli w pogotowiu. Nasz piórnik stał zamknięty, a zaraz koło nas stało otwarte to kwiatkowe pudełko, w którym mieszkają igły, nici i naparstek i nożyczki. Ja stałem sobie na straży, na piórniku i dawałem sygnały. Uwaga! Joasia potrzebuje nożyczek! Halo, halo! Jacek potrzebuje scyzorka! Baczność, baczność! Lodzia potrzebuje ołówka! I wszystko zaraz leciało pomagać, komu trzeba, jak pogotowie ratunkowe. Nożyczki ciachały, scyzorek krajał, a ołówek rysował, aż trzeszczało. Wszystko się pchało do pomocy. A jakże, ledwo to utrzymałem w piórniku gumę myszkę i stalówki i pióro. Musiałem tłumaczyć, że poginą albo kleksów narobią. Tylko z pannami z włóczki nikt sobie nie mógł dać rady. Czepiały się pajączków, huśtały się na łańcuszkach, wskakiwały do dzbanuszków z jajek, fikały koziołki na szklanych kulach. Wierci pięty nieznośne! Ale po co myśmy tyle tych ślicznych rzeczy robili? Pewno będzie jakaś niespodzianka. Dobra nowinka! W szkole choinka! Dziś rano na pierwszej lekcji śpię sobie spokojnie z wycieraczką pod głową. A to mi ołówek krzyczy nad uchem. Słuchajcie, słuchajcie! Jakieś dziwy się w klasie dzieją. Rysowała mną Tosia kółko na różowej bibułce. Dzieci kroją słomę na kawałki i nawlekają kolorowe papierki. Wszyscy tacy ciekawi, że mało piórnika nie rozsadzą. Do czego też dzieci kroją słomę na kawałki? Na szczęście Tosia otworzyła piórnik i wszyscy zobaczyli, że na każdej ławce leży bibułka różowa, czerwona i niebieska, i słoma, i paciorki, i złoto, i srebro. I że każde dziecko ma nożyczki i wszyscy wykrywają gwiazdki i kółeczka z bibułki i nawlekają to wszystko na nitki. Tak jak u nas w domu wczoraj wieczorem. Dopiero pióro wyjrzało z piórnika i powiedziało: ja wiem, co to będzie. To będzie choinka. Wszyscy się okropnie ucieszyli, że będzie choinka, choć nikt nie wiedział, co to znaczy. A tu Tosia robi czerwone kwiatuszki i przeplata słomą i wiąże takie pajączki. A Zosia okleja skorupy jajka kolorowym papierem i robi dzbanuszki. A Joasia robi baletniczki w różowych spódniczkach. A ten Bronek z ostatniej ławki robi z felkiem taki wielki, długi łańcuch z papieru i co go trochę zrobi, to koło szyi okręci. Więc ja usiadłem na wierzchu piórnika i o mało mi oczy nie wyskoczą z ciekawości. Co to będzie? Co z tego będzie? Aż tu to
Zosia mówi? Wiesz, Zosiu, niech mój plastuś też wisi na choince. Przebiorę go za krasnoludka. I zaraz mi dorobiła wielki kaptur i czerwoną kapotę. Przewiązała mnie czerwoną nitką i już byłem gotów na choinkę. Chciałem zagrać na nosie tym z piórnika, że to ja idę, a oni nie. Ale nie zdążyłem, bo mnie Tosia zaraz zaniosła i powiesiła na choince. Ta choinka to jest zielona i pachnąca i kłująca, ale na niej okropnie wesoło. Koło mnie paliły się świeczki czerwona i żółta. Wisiała wielka niebieska kula i leciał gołąbek i samolot. I skakał piernikowy konik. I tańczyły dwie panny z włóczki. A potem wieczorem przyszły dzieci z całej szkoły i dostały dobre rzeczy. I śpiewały, i tańczyły, a najładniej tańczyła moja Tosia. I my też tańczyliśmy na choince. Potem dzieci dostawały podarunki. Tosia dostała ciepły szalik, śliczny, śliczny, niebieski w żółte paski. A ja patrzyłem na to z góry i cieszyłem się. O tym, jak mnie szkaradnie łobuz z choinki kradnie. Przez parę dni wisiałem na choince. Z początku było bardzo wesoło, ale potem mi się to znudziło. Zatęskniłem do mojego piórnikowego domu i do Tosi, i do gumy myszki, a najbardziej do mojego pamiętnika. Bo jak tu pisać pamiętnik, kiedy się dynda na drzewku? Na choince coraz mniej miałem sąsiadów, bo dzieci pozjadały piernikowe lalki i koniki. I mnie jakiś łakomczuch chciał zjeść. Myślał, że jestem z piernika. Odłamał mi lewą nogę, spróbował, ale na szczęście plastelina mu nie smakowała, więc dał mi tylko psztyczka w nos i zostawił mnie w spokoju. Aż wreszcie jednego dnia przyszła pani i kilkoro dzieci i zaczęli wszystko zdejmować z choinki. Myślałem, że przyjdzie Tosia i zabierze mnie zaraz do piórnika, ale Tosi nie było. Rozglądam się, chcę wołać Tosię, a tu mnie łapie jakiś chłopak i krzyczy. A tego fajtusia to ja sobie wezmę. Łaps! Mnie z choinki i przywiązuje mnie sobie do guzika przy kurtce. Ten chłopak to był okropny łobuz. Ciągle tylko skakał, podrygiwał i fikał koziołki. A co on podskoczy, to ja biedny dyndu, dyndu na nitce, że o mało mnie ta nitka na połowę nie przetnie. Potem poleciał ze mną na lekcję do klasy. Ale ta klasa była wcale niepodobna do naszej i dzieci były tam większe i nieznośne. O mojej smutnej doli u Witka w niewoli. Przez całą lekcję ten wstrętny chłopak mi dokuczał, zamiast uważać. I nos mi rozwałkował jak trąbę u słonia. Przypomniałem sobie, jak u Tosi spokojnie. Ładnie siedziałem koło kałamarza i płakać mi się chciało. Wreszcie lekcje się skończyły. Myślałem, że mnie ten chłopak zabierze do piórnika, ale on wcale piórnika nie miał. Pióro uwalane atramentem i złamany ołówek wrzucił do teczki, a mnie cisnął o ławkę i poszedł. Kto nigdy nie siedział przez calutką noc na twardym, wstrętnym pulpicie z zachlapanym atramentem i porżniętym scyzorykiem, ten nie wie, jak to smutno. Wtedy dopiero zrozumiałem, jaka to ważna rzecz, ten piórnik i miękka wycieraczka. Na drugi dzień ten chłopak, wołali na niego Witek, przyszedł i znowu zawiesił mnie na guziku. Podczas przerwy wypadł z klasy i zaczął biegać po korytarzu. Tego popchnął, temu nogę podstawił, tamtemu język pokazał, a mnie się aż w głowie mąci od tego podrygiwania na nitce. Nagle patrzę, a tu drzwi do naszej klasy. Poznałem doskonale.
a na tych drzwiach ogłoszenie wypisane czerwonymi literami. Chciałem przeczytać, ale nie zdążyłem, bo ten Witek rzucił się i popchnął trzy dziewczynki, co szły przed nami. Dziewczynki rozbiegły się przestraszone. Ja patrzę, a to Tosia, Zosia i Joasia. Chciałem krzyknąć, dać znać o sobie, ale nie zdążyłem, bo ten wstrętny Witek pognał jak szalony. O Witku, o Zbytku, o oparzeniu i o Tosi ogłoszeniu. Ten Witek poleciał ze mną na sam koniec korytarza, aż do umywalni. Myślałem, że chociaż umyję swoje łapska. Były takie brudne, jak u kominiarza. Ile razy mnie brał do ręki, to mi zawalał mój czerwony kubraczek. Ale jemu się ani śniło myć rąk. On tam poleciał psocić po swojemu. Przy białej umywalce, pod kranem, myły ręce mydłem i szczoteczką dwie dziewczynki. Witek wyrwał im mydło i szczoteczkę i chciał im namydlić twarze, ale dziewczynki się nie dały, więc się odwrócił i chciał je ochlapać wodą z kubła. Wsadził prędko rękę do wody i nagle jak nie wrzaśnie! To była gorąca woda do mycia podłogi i umywalek. Oj, co to było krzyku i gwałtu! Ale potem się zląkł, że dostanie burę od tej dziewczynki, więc się uspokoił. Czerwoną, spukniętą rękę owinął brudną chustą do nosa i powlókł się do klasy, jęcząc cicho. Kiedy przechodził koło drzwi naszej klasy, zobaczył ogłoszenie. Zaciekawiło go. Stanął i przeczytał, a tam tak było napisane. Kto mi odda mojego plastusia, to mu dam cztery malowanki i jedną żółtą wstążeczkę. Ten plastuś jest taki cały z plasteliny, ubrany za krasnoludka. Tosia z pierwszej klasy. O tym, jak to się staje, że mnie Witek Tosi oddaje. Ten Witek przeczytał ogłoszenie, przyjrzał mi się chytrze i mówi. Ejże! Czy to nie ty, fajtusiu? Hehe, zaczekaj. Wycyganimy od tej sroki, co się da, kiedy cię tak poszukuje. Niech da chociaż scyzoryki za cztery stalówki. O, za żadne malowanki cię nie oddam. O, nie ma głupich. Chciał mnie schować pod kurtkę prawą ręką, ale syknął z bólu, więc schował lewą i wszedł do klasy. Nic nie widziałem spod tego wstrętnego kubraka, ale słyszę głos Witka. Czy to ty pisałaś ogłoszenie? I nagle usłyszałem słodki głos Tosi. Tak, to ja pisałam. Jak to usłyszałem, zacząłem się gromolić, ile tylko sił starczyło do góry, ale nie dałem rady. Jedną nogę mi odgryzł ten chłopak, a ręce mi się rozpłaszczyły o grubą kurtkę Witka. Więc dałem spokój i słucham, co z tego będzie. Tosia mówi. Okropnie mi żal mojego plastusia. He, to czemu tak mało za niego dajesz, e? A co ja więcej mogę dać? Wszystko mi potrzebne. Ano, pokaż, co tam masz w piórniku. Zobaczymy. Tosia mu widać podała piórnik, a on go schwycił bolącą ręką, bo aż krzyknął z bólu. Co ci jest? Zapytała Tosia. Nic. Sparzyłem się. Pokaż. Ojej. Jaka czerwona ręka. I bąble się robią. Taką brudną chustką owinięte. Tak nie można. Zrobi ci się zakażenie. I rękę ci odejmą. Zaczekaj, zaczekaj. Ja przyniosę od pani oleju lnianego i bandaż i rękę ci opatrzymy. Potem coś robili, chodzili. Usłyszałem głos pani, która powiedziała. Trzeba teraz koniecznie rękę zawiesić na tym blaku. Czy masz, Witku, szalik? Nie, nie mam szalika. I znowu usłyszałem głos Tosi. Ja,
Ja mam szalik. Ja mu pożyczę. Słyszę, jak Ktosia gdzieś pobiegła. I nagle czuję, że mnie Witek chwyta, wyciąga spod kurtki i sadza na naszym pulpicie między moim najmilszym piórnikiem a kałamarzem. Patrzę, a tu biegnie Tosia ze swoim ślicznym, nowym szalikiem. Zawiesiła na nim Witkowi rękę, a Witek pokazał na mnie i mówi. Masz. Weź sobie swojego plastusia. Już ja ci go... tak oddam. Dużo radości i krzyku, że znowu jestem w piórniku. Więc ten Witek oddał mnie do Tosi. Tego, co potem było, to już nawet ta nasza najładniejsza złota stolówka nie umiałaby opisać. Tosia posadziła mnie na dłoni i głaskała po głowie i mówiła: mój biedny, malutki plastuś. I włożyła mnie do piórnika, żebym się ze wszystkimi przywitał. Jak mnie w piórniku zobaczyli, zrobił się gwałt, pisk i zgrzytanie z radości. Wszyscy się ze mną witali, jak tylko kto umiał, i żałowali mnie, że taki jestem zabiedzony i brudny. Guma myszka i wycieraczka chciały mnie zaraz czyścić, każda po swojemu. Scyzoryk chciał mi ten długi nos obciąć i oskrobać mnie do czysta, a stalówki skrzypiały, że mu pomogą. Oj, przyznam ci się, mój pamiętniku, w sekrecie, że się tego wszystkiego trochę bałem, choć bardzo kocham moich przyjaciół z piórnika. Jakby mnie kolega scyzoryk zaczął skrobać, tak jak ostrzy ołówki, oj, to ładnie bym wyglądał. Ale na szczęście Tosia wyjęła mnie w tej właśnie chwili z piórnika i sama swoimi rączkami zaczęła mnie leczyć. Nos mi zrobiła taki ładny, jak dawniej. Doprawiła mi całą lewą nogę, zakleiła to miejsce, gdzie mnie nitka zraniła i zdjęła ze mnie to szkaradne ubranie krasnoludka. Joasia zawołała: no, już plastuj zdrowy. A Tosia posadziła mnie na wycieraczce w moim piórnikowym pokoiku. Było mi dobrze i wesoło, aż tu nagle przypomniało mi się, jak się pyszniłem, że idę na choinkę, a oni wszyscy zostają w piórniku i jak im chciałem zagrać na nosie. A oni teraz tacy dobrzy. Więc mi się zrobiło bardzo przykro i zacząłem zaraz gumę myszkę i wszystkich przepraszać. A oni powiedzieli, że nic nie szkodzi, że oni w domu też mieli choinkę i że przybyły nam na gwiazdkę śliczne, kolorowe ołówki. Zaraz się z nimi zapoznałem i znowu jest wszystko dobrze. Znów jestem plastusiem i nie chcę być niczym więcej. Chcę już zawsze mieszkać tylko w Tosinym piórniku. Lepią chłopcy i dziewczynki, różne cuda z plastelinki. Ulepiła Tereska kotka i pieska, ulepił Jacek dla misia placek, ulepił Tomek gąski i domek, a nasza Toniusia ulepiła plastusia. Domek, a nasza Toniusia ulepiła.